dowiedzieliśmy, akcja potrwa jeszcze dziś do późnych godzin nocnych. Strażacy równolegle z pracami rozbiórki konstrukcji stalowej dogaszają pogorzelisko. Te prace muszą być równolegle prowadzone ze względu na bezpieczeństwo strażaków, którzy bez rozbiórki nie mogą dojść do źródła tkwiących się materiałów palnych. Działaliśmy na trzech odcinkach. Strażacy podali 15 prądów wody oraz 3 prądy piany gaśniczej. Działania te były wielowątkowe. Utrudnione ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Spaleniu uległy obiekty magazynowo-produkcyjne o powierzchni 4000 m2. Uratowane zostało 5 hal. Nadal ponad 220 miejscowości w Wielkopolsce.